Koszty ogrzewania stanowią istotną pozycję w kosztach eksploatacji każdego mieszkania. Dlatego warto efektywnie gospodarować ciepłem. O sposoby na oszczędzanie zapytaliśmy fachowca. Ciepło to komfort, a komfort kosztuje niemało, ale... Oczywiście, można na to wpływać. I chodzi o realne wykorzystywanie tego ciepła. No na pewno nie na zasadzie takiej, że kaloryfery odkręcone całkowicie, otwieramy okna, żeby było chłodniej, tylko są po to pewne urządzenia typu termostaty, żeby nimi doregulować tak instalację centralnego ogrzewania, żeby no, korzystać z ciepła na ile to jest potrzebne. Oczywiście nasza firma węzły cieplny wyposażyła w taką automatykę, że tak czy inaczej temperatura jest dostosowana do warunków zewnętrznych i przy pewnej temperaturze, najczęściej jest to 12 stopni, centralne ogrzewanie ulega automatycznie wyłączeniu. Zawór termostatyczny należy zamknąć na 10-15 minut przed wietrzeniem. Jeśli tego nie uczynimy, podczas wietrzenia zużyjemy ogromną ilość energii. Tak marnuje się najwięcej ciepła, przestrzegają specjaliści. Druga wskazówka? Po zamknięciu okien odczekajmy kilka minut z ponownym odkręceniem zaworu. Ciepłownicy przestrzegają też przed pozostawieniem uchylonych okien lub lufcików. W ten sposób niezwykle mocno wychładzamy ściany budynku i wyposażenia mieszkania, które zazwyczaj doskonale akumuluje ciepło. Zatem zasada trzecia brzmi: wietrzmy krótko, ale intensywnie. Roman Wawrzak obala również kolejny mit, mówiący, że wychodząc z domu należy zakręcić kaloryfery. Niekoniecznie trzeba zakręcać te grzejniki, wychodząc na przykład z domu, a później i schładzać mieszkanie, a później odkręcać no, na maksa i go znowu ogrzewać, bo nie jest to zbyt racjonalne. Wyjeżdżając na urlop, nie odcinajmy całkowicie ogrzewania, a jedynie nieco przykręćmy zawory. Wówczas mieszkanie nie będzie wychłodzone. Pamiętajmy, że jego ponowne nagrzanie kosztuje znacznie więcej niż utrzymanie stałej temperatury. Poza tym chodzi o to, żeby dbać o to, żeby mieszkanie było ciepłe, żeby był komfort cieplny. I dodatkowo, żeby nie nastąpiło zagrzybienie, jakaś tam zła atmosfera w mieszkaniu. Kolejny błąd to zasłanianie lub zastawianie grzejników. Meble, by zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza, powinny być ustawione w odległości przynajmniej 1 metra od kaloryfera. Grzejniki nie powinny być zasłaniane zasłonami czy kotarami. Dobrym pomysłem jest też stosowanie ekranów odbijających ciepło umieszczonych za kaloryferem. I istotna zasada. Kaloryfer to nie suszarka na odzież. Ogranicza ona cyrkulację powietrza, ale też o około 10% zwiększa wskazania wciąż powszechnych podzielników. Ciepła zużywamy więcej, a w domu jest chłodniej. Już niedługo każdy z nas będzie mógł zadać nurtującego pytania suwalskim ciepłownikom. Doskonałą okazją ku temu będą zaplanowane na 20 i 21 października dni otwarte PEC-u, organizowane z okazji Dnia Ciepłownika. Dodać warto, że do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączonych jest ponad 1300 nieruchomości, czyli 70% budynków znajdujących się w obrębie miasta.